Witam i smacznego jak zwykle. No, tu już część na pewno spożywacie obiad smaczny, no super. No, no to smacznego życzę. No, a dzisiaj chciałbym nawet przy okazji, bo jest przy okazji, bo to już rzadkość, można powiedzieć, jeszcze w takim oryginale 355 jest. No. Ona była produkowana gdzieś w 71 roku, no, do 76 roku, łącznie z M-ką. A ten egzemplarz jest 73 rok. No. To jest akurat te lata, jak ja już do Ursusa jeździłem non-stop, no i aż cały plac był żółty, żółto-niebieski po prostu, no. Później za jakiś czas już się pokazały szare bloki, no a później już czarne, no i czarne, wszystko czarne, w czarnych tych, no, wizji, jak to się mówi, bo Ursus już padał. No, w czarnych barwach. No, to ta, ten czarny, to tak wedle mnie, to tak jakby to była żałoba już, no. Traktor w żałobie, no. Niektórzy właśnie tak mówią. Ja mam 60, ale w żałobie już. Aha. Ta jeszcze w pełnym rozkwicie jest, co widać. No, no kominy rybki tak zwane. Widać, no. Te napisy jeszcze są tutaj malowane, bo już później już były te, taki pasek klejący, taki srebrny, fajny napis, który mi się podobało nawet. No, początkowo właśnie były na przednich kołach 18, te 355, ale później już wyszły na 16, tak 60 mają. No, co tu wam powiedzieć? Ja tutaj szczególnie do młodych chłopców takich, no, bo niektórzy mają, ale nieraz się pytają dosłownie, ja tak poznaję, że bardzo mało wiedzą coś o traktorze. No, jak mają na przykład 40, 55 czy 60, co jest? Tu się mieści sprężarka. Żeby sprężarkę uruchomić, to uruchamia się na wolnych obrotach, nie wolno na wysokich obrotach włączać. Wystarczy, o tutaj, teraz jest wyłączona i żeby włączyć ją, o, słychać takie trzaśnięcie. Tam nawet jest zaczyst taki ześlizgujący, że włączanie jest praktycznie bez tego, ale żeby ją wyłączyć, to trzeba to do góry podnieść i dopiero to do tyłu. Sprężarka. Sprężarka tłoczy powietrze. Tutaj tłoczy do odolejacza. Odolejacz służy do czystego powietrza. A wiadomo, jak smaruje się sprężarka, tam co, część oleju się też dostaje. No. I tu jest taka śrubka, kluczyk 10. Tu powinno oryginalnie jeszcze być na łańcuszku, taka motylkowa nakrętka. Spuszcza się ten po prostu syf taki czarny, no olej taki brudny. Nieraz i woda jest też. Zakręca się. Dolna część jest nakrętka duża, motylkowa. Tam się zakłada przewód do pompowania. Jeżeli napompujemy koło, to wiadomo, że z powrotem musimy ją zakręcić, bo dalej nie będzie tłoczyć powietrza. Bo powietrze będzie uciekać właśnie tą nakrętką, jakby jej brakowało. I przez regulator ciśnienia. Tu jest regulator ciśnienia. On tak tłoczy długo zbiornik powietrza, aż słychać takie psiknięcie. Około to jest 5-6 barów tutaj przeważnie. To zależy jak ustawione jest. Nie wolno tu samemu regulować ciśnienia, bo można tu podregulować, że będzie na przykład 10 barów. No, ale to może być rozsadzenie, może być uszkodzenie sprężarki czy całego układu pneumatycznego. Stąd powietrze już idzie, jeszcze jest korek dolny, o, to jest poprzestawiane, bo korek dolny powinien być na samym dole, też spuszcza się wodę od czasu do czasu, żeby w zimie nie zamarzały, bo układ może zamarznąć, nie działać nam. I z tego zbiornika powietrze idzie, jest połączone z zaworem hamulcowym, no, zawór hamulcowy. On służy w ten czas przy naciśnięciu na pedał hamulca, jak nam przyjdzie, żeby przyczepa zahamowała. No, po to to służy. No.
Ja to tak troszeczkę tak pobieżnie to opowiadam, jeżeli chodzi kiedyś, jak już będzie bardzo zimno, to wiadomo, to ciężko nagrywać, to się w mieszkaniu będzie nagrywać. Pokażę Wam jeszcze dokładnie na schemacie. Tu jest właśnie ten zawór hamulcowy, połączony cięgnem z pedałem hamulca i tutaj boczne jest cięgło, jak zaciągamy ręczny hamulec, żeby ta przyczepa była też zahamowana na postoju na przykład. 355, widzicie, tutaj ma filtr olejowy, już jest bąk, bo 40 ma te dwa takie zbiorniczki, te dwa filtry i ten. I to jest silnik S4002, tak. Symbol, bo 40 ma S4001, a później 60 mają S4003. Trójki, no. Chociaż pojemnościami w sumie się nie różnią te silniki praktycznie. Tam tylko co jest? Już 55 i 60, co na tyle mi się podoba, że mają już śruby 16 tutaj z przodu i tu już mają, tak ja to mówię, tego mięsa więcej, tego żeliwa bardziej, bo w 40 lubią pękać te, jeszcze jak jest przednie zawieszenie gdzieś niedokręcone, luźne, a jeszcze ciągnik jak pracuje, że często staje dęba, parę uderzeń czy coś takiego, te śruby nieraz się wyrywają, a to są śruby 12 w 40, a tu są już śruby 16 i bardzo dobrze, bo są wytrzymałe. No. Dzwoni ktoś z widzów chyba o poradę. No, 55, jeżeli chodzi silnik. Silnik czterocylindrowy. Pojemność 320 dokładnie. To jest tak, czterosuwowy, wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim. W tłoku, no, na tłok. W tłoku jest komora spalania. Tutaj 355 jeszcze ma dodatkowo obciążniki tutaj na zaczepie z przodu. No, i wewnątrz koła. Tak, mają 25 Ursus, 328, no i 30. No, chociaż w 30 już później nie montowali, tylko montowali na ten. Zresztą wszędzie w instrukcji nawet pisało, że obciążniki na życzenie było. No, bo ktoś sobie nie życzył. Tak samo tylne koła były do międzyrzędzi, były na życzenie wysokie, wąskie koła, tylne. No, przednie zawieszenie jest podobne jak w 40, okrągłe. Wiadomo, to jest sztywny przód. Tyle, że koła są już 16, bo 40 nie miały 16. 40 miały przednie zawieszenie resorowane. Już później pod koniec były sztywne. Normalnie takie jak tutaj, bo ta oś przednia, wysuwne, to pasują do C4011. No. Wąsy tylko. Wiadomo, że 40 miała dwa drążki podłużne. No. A to 55, 60 mają już jeden podłużny, drugi ma poprzeczny. No. I zamiast tamtego prawego ramienia na zwrotnicy się montuje taki ogranicznik. Tak, ogranicznik. No lampy, tak zwane tutaj rogi, no 50, tak jak 40. Tylko że rogi inaczej tam zamocowane, bo 40 ma na 2/8, a ta ma na 3. Tu już w 50 jest, zrobili przedni zaczep na bolec. Fajnie, zaraz za chwilę powiem dlaczego. 40 mieli tylko hak taki. No ten hak co służył? No jak tam na przykład ugrzązł gdzieś to, albo nie mógł zapalić, bo słabe akumulatory, no to tam jeden drugiego pociągnął. A to jeszcze służyło nie tylko tam jak traktor ugrzązie, czy tam nie może zapalić, czy awarię ma, trzeba go ściągnąć, ale do cofania przyczepą. Sami wiecie dokładnie jak to fajnie się cofa nim. No, super, bo przyczepę się zapnie i fajnie się manewruje. I wpycha się tą przyczepę. No. A tu jeszcze dodam, że w instrukcji, ciekawostka, w instrukcji od 40 jest napisane, że ten hak służy tylko do przeciągania traktora z miejsca na miejsce, no. Że nawet nie wolno za niego wyciągać, no bo to jest, tylko do przeciągania. Tu jeszcze, jak widzimy, błotniki starego typu. Mają już te nowsze, miały tu taki ładny, takie przetłoczenie, no,
A te właśnie mają normalnie gładkie, tak, 40, 55, już 60 miały, no nie wiem dokładnie, czy 55 już końcówka też mieli to, bo trudno powiedzieć. Chociaż ja jeździłem do Ursusa, ten błotnik gdzieś zarysowany, lekko wgnieciony, już szedł na złom. W różnych nieraz kolorach były. Tak samo maski. Maski była cała, była zdemontowana, leżała na hałdzie. I co? Ja, żeby jak najwięcej załadować tych masek, to trzeba było rozkręcać je. Klucz ósemka szczególnie. No i dawaj, rozkręcanie, żeby były same płaty, żeby się nie pogięło, bo myśmy regenerowali. A to jest super właśnie, no. Ursus nam właśnie udostępniał. Nie było czasu, żeby tam już poprawiać, jakieś tam klepać z powrotem, no. Ja jak zajechałem, pamiętam, te maski, błotniki, patrzę, co oni w basenie są zanurzone. Oni się po prostu wytrawiały, no. Tu, to wytarcie, to jest od wsiadania. Od wskakiwania, wyskakiwania, no, to jest to. No i teraz na temat tego kabina. Ta kabina jest nazywana orzeszkiem. Naprawdę to jest kupa huku, kupa szumu w tej kabinie, no. Bo chociaż powinien być dach wyciszony jakąś wykładziną, no, nie byłoby tego echa, no. Teraz tu ja zobaczę, pokażę, no. Siedzi, no. Siedzenie jeszcze też starego typu jest. Tu mamy hamulec ręczny. Hamulec ręczny. Bo 40 miała, tu jeszcze taki ślad był, taki odlew jeszcze jest. Wyciągany hamulec ręczny. No, a tu już 55, 60 mają właśnie tu. Ten jest praktyczniejszy. Co jeszcze? Hamulec, pedał hamulców jest tutaj podwójny. Jest lewy i prawy pedał. 40 miała jeden ten pedał hamulca, ale miała tutaj na środku rozdzielacz hamulcowy taki, że ja na przykład na lewo się skierowało tą dźwigienkę, to lewe koło hamowało, prawe to prawe. To służyło do ostrego zakręcania, na przykład na polu, żeby było na miejscu, jak najmniejszej średnicy, żeby była nawrót. Tutaj pod tymi blaszkami, jedna strona i druga, tutaj mieszczą się taśmy hamulcowe. Tu i tu się reguluje klucz 19 nasadowa i reguluje się taśmy. Tutaj jest przewód hydrauliczny, idzie na szczęki i obok jest śruba do odpowietrzania. Ta śruba, no. I żeby odpowietrzać, to trzeba ją poluzować, nałożyć przewód gumowy, wlać do słoiczka trochę płynu, zanurzyć drugi koniec przewodu w słoiczku i pompować tak długo, aż pęcherzyki przestaną lecieć. Ale druga osoba musi, jak kabiny nie ma, zresztą kabina jest, bo tak nie widać, żeby druga osoba uzupełniała zbiorniczek płynu hamulcowego. Tak samo później drugie koło odpowietrzamy, no. No i tam na tylnym moście obok tej blaszki, ale po prawej stronie, jak siedzimy za kierownicą, są numery na moście. Numer podwozia. Mm. To jest dźwignia do włączania WOM-u i pompy hydraulicznej podnośnika. Tutaj jest dźwignia do reduktora. O, całkiem na dół jest reduktor włączony, biegi polowe. Środkowe to są neutralne, jest luz i całkiem do góry jest biegi szosowe. No, no na przykład jak napędzali na przykład przez biegi, no szczególnie przy cyklopach. No jak któryś tam już ten cyklop był taki trochę już zajechany, no to trzeba było mu wyższe obroty dać. No to w ten czas się tutaj na luz dawało. I na przykład czwórkę czy piątkę się dawało. Czym wyższy bieg w ten czas, to bardzo wysokie obroty wałka były. No i z kolei ten napęd inaczej, no po prostu... Większą wydajność miała pompa. Ta wydajność była ten, jak już no, wiadomo. No ale trzeba wtedy jeszcze lewą dźwignię tą od wałka na obroty zależne ustawić. Tak, tutaj tą lewą, no do góry. Całkiem do góry. No, a tutaj jest bieg, no. To jest takie trochę, ja pamiętam jak wyszły te, mówię, to tak jak przy samochodzie nawet.
przy kierownicy biegi były. No, na przykład w lewo całkiem, do przodu jedynka, do tyłu wsteczny. Tu jest tak, dwójka, trójka, czwórka i piątka. Tak jest luz. Trzeba sprawdzać przed każdym uruchomieniem, czy ta dźwignia właśnie tak pracuje tu na cały skok tego otworu. I co jeszcze? Czasami się te biegi zakleszczają. No. Od biegów są raz, dwa, trzy. Te środkowe trzy korki tutaj, te zaczaski. Bo ten jest od wałka womu, tamten ostatni od reduktora tutaj. A te trzy i teraz tak. Na przykład dźwignia jest tylko do połowy idzie. Od piątki na dół, do na przykład dwójka, trójka, tu się gdzieś zacina. No to znaczy środkowy bezpiecznik trzeba wykręcić i śrubokrętem naprowadzić widełki, znaczy wodzik cały. No, ale to naprawdę to parę razy to trzeba, to taki nowicjusz, nie wiem, czy dałby sobie radę to odblokować. No. Czy bo tam jest tak, że są trzy nacięcia. Czyli nacięcie na luz, do przodu i do tyłu jakby. Jedno za drugim. Środkowe to jest luz i najlepiej wtedy sobie na luz wyrzucić po prostu. Tylko kiedyś też tak miałem, że ktoś właśnie dzwonił i tłumaczyłem, mówił, że nie mógł tego zrobić śrubokrętem, bo czasami jak traktor stoi na biegu, oczywiście musi być zgaszony i albo ręcznie zaciągnięty, ale czasami jest tak, że jest na biegu, naprężone są te koła zębate i śrubokrętem się nie da, więc trzeba delikatnie albo popuścić ręcznie, spróbować zakołysać za koło, żeby wtedy łatwiej przerzucić. Tak. Albo tu wziąć tą kasetę, odkręcić cztery śruby, ósemkę, w ten czas na bok, bo innego wyjścia nie ma i jest jedyny ratunek. Naprawdę, bo niektórzy mogą sobie nie poradzić. A tutaj wiadomo, będzie bardzo łatwo, bo w ten czas te wycięcia na wodzikach muszą być, pokrywać się. Te trzy wodziki muszą być w jednej linii, te wycięcie. No. Jak będziemy teraz robić jakąś skrzynię, jeszcze bez kabiny, to pokrywa będzie odkręcona w ten czas i ja pokażę dokładnie, jak powinny być ustawione te wodziki, nie? No i później pokażemy z pokrywą też, żeby było widać, bo wiadomo, że wy pokrywy w polu nie będziecie wyciągać, nie. Tylko będziecie wykręcać bezpieczniki, nie? No. To jest przewód do wycieraczki i tu jest takie gniazdko, trzeba tylko włożyć tutaj, żeby było na zapłonie i powinna tutaj wchodzić. O, widzicie jak chodzi? No, jak jest niepotrzebna, to może nawet sobie tam wisieć. I tu można w to miejsce też lampę przenosić. Tak, sobie tu jest takie gniazdko właśnie. No. Tu taka pokrywka jest, tu są bezpieczniki. 40 ma akurat tutaj, w tablicy, nie? Ale w sumie tą samą skrzynkę bezpieczników ma. I na tej skrzynce są jeszcze pokazane, rozpisane biegi, schemat biegów, schemat tych przełączania, tu od zewnętrznej strony, przełączania tych dźwigni od reduktora i od podnośnika, od wałka i pompy, a jak odkręcicie tą śrubkę i zdejmiecie pokrywkę, to ona od wewnątrz będzie miała rozpisane takie piktogramy, który bezpiecznik za co odpowiada. No i obok tabliczka znamionowa z numerami wszystkimi, numer silnika, rocznik, numer podwozia i tak dalej. Tu są jeszcze, widzimy, wszystko jest w oryginale, można powiedzieć. Opony 100 milki, takie tylko kiedyś popularne opony się zakładało. No i później już koniec, nawet 40 pod koniec mieli też już na trzech obciążniki, na trzy śruby. No, a my mamy jeszcze już na sześć w sumie. To były chyba najlepsze siedzenia jeszcze te. Oczywiście jak dobrze funkcjonowały, bo nieraz tu są sprężyny pozrywane. No jak ktoś ważył 130-140 kilo, no na wiadomo, no, tam jeszcze taki odbój powinien być. No. Od spodu do tej blachy, co miskę trzyma. No i to czasami było takie... No i komfort, bo drzwi zasuwane, nie? Tak, drzwi były zasuwane. Ja nie zapomnę, jak Majorek przyszedł, pierwszy do pomu Majorek z taką kabiną, to myśmy po kryjomu wzięli właśnie, a mieliśmy do wieczora nauczyć się jeździć Ursusami, buldokami. No, to był 65 rok i kierownik
To był jeszcze mojego ojca kierownik, później mój kierownik był, mój Franek, tu pilnuj, bo ja tu byłem na tle Ursusów C-45, miałem, no, umiałem jak pacierza, można powiedzieć. No i tak dopilnowywałem tych chłopaków, bo niektórzy jeszcze nie umieli sobie poradzić, żeby go uruchomić, a nieraz zgasł albo odbił w inną stronę, to trzeba było uczyć, jak się odbija z powrotem. I był ten majorek. No i po kryjomu zobaczymy i kluczyk no zapalił. No nie ma nikogo, jest wieczór, ujeżdżamy tymi buldokami, ale trzeba było się majorkiem. Mówię, ty, to jest samochód. Taki, drzwi odsłane, to nie tak jak w Ursusie, plan deka tylko u góry i nic więcej. Wsiadam, no puściłem się po tym placu, daj drugi się przejechać, trzeci. Na drugi dzień afera ten, ja go widzę jeszcze tego Jacka i ja mu często wspominam właśnie tego majorka, no, że majorkiem ktoś jeździł. No, od razu było wiadomo, że ja. No, Franek, kto tam jeździł tym majorkiem? No, ja jechałem tak z ciekawości. No, to umyjcie ten ciągnik mu chociaż i nie róbcie już tego więcej. No, no i dobra, ale no, tak pamiętam to właśnie. I tak mnie zadziwiła ta kabina. Mówię, no, to jest coś pięknego. No, no, a dzisiaj porównać tą kabinę, no, naprawdę. Kabina do C411, ona wizualnie jest podobna, ale tu już jest, ma tutaj nóżkę ta kabina i tutaj dodatkowe są inne te osłony. To nazywane w zaopatrzeniu były tasak lewy, tasak prawy, bo jak się go zdemontowało, to tak wygląda jak tasak. Osłona pedału, inna jest sprzęgła i tam jest bardzo duża osłona z prawej strony, bo są dwa pedały. No, też jest inna. I tutaj jeszcze jest takie, też wizualnie widać, bo tutaj ramię układu kierowniczego jest w kabinie, a w 40 są na zewnątrz, tak. Dlatego te puszki są takie dołem wybrzuszone, a u góry jest ten. I sam pedał, dlatego jest oddalony tutaj od skrzyni biegów, bo przychodzi ramię układu kierowniczego i drążek podłużny. I tu by się właśnie kolidowało. Co jest? Kabina już tu było też nowość, zamek, chociaż ten zamek za bardzo on tam, ja nie wiem, tak nie funkcjonuje, ale był, no. No i te szybki, nie? W tej. No i szyby są węższe, 40 miała szersze tutaj właśnie, to przez to, że ta maska silnika jest trochę szersza, bo ma zbiornik jeszcze. Nakrywa cały zbiornik paliwa, może, no i dlatego to jest. No tutaj jeszcze widzimy lampy przednie, kierunkowskazowe i tylne. Stary typ jeszcze, takie jak w 40 były. No to jeszcze były takie lata, ja pamiętam w Pomie u nas to całe pojemniki tego stało, bo to do regeneracji przeważnie śruby pourywane, bo to śruby szósteczki były i czy ten. Ale ja znowu zagromę, jak się przywoziło, to też z pół pojemnika siatkowego takiego. Te albo same szkiełka, albo ramki. No, masę tego było. I co jeszcze? Tu jeszcze 40, pierwsze jeszcze 40 miały tu okrągła szyba. I to prawdopodobnie to taka pleksa była tu okrągła. Mi się bardzo to nawet podobało. A już później weszły tu ze szkła i takie na trzy części. No, tu wiadomo, że no, fartuch jest trochę już widać, bardzo zmęczony tu jest, no. No, tutaj wiadomo, tu są szybko złącze do wywrotu, no, hydraulika zewnętrzna tak zwana, no, na przykład siłownik gdzieś tam jest, przyczepa, na przykład wywrot przyczepy jest, na przykład, no, pług obracalny. Co tam jeszcze jest? No różne teraz są, różne maszyny te już teraz napędzane, sterowane hydraulicznie. I to już jest, w tych czasach są już, to jest bardzo potrzebne. No, tu złącze do przyczepy, pneumatyka. Poniżej mamy 7-wtykowe gniazdo do przyczepy na oświetlenie. Oświetlenie. Tu wieszak prawy do regulacji, szczególnie do pługa. No, ale on coś też nie pracuje. Co tu jest? Wieszak lewy jest w sumie bez korbki, bo tak mają. No. I tu są podłużne
wycięcia i tu podłużne. To przeważnie się przekłada ten słożeń, jak się siewnikiem jedzie, bo wiadomo, na nierówności ten siewnik przechyla się, jest duży przechył. No brona jeszcze jakoś wytrzymuje, ale szczególnie siewniki, no jakiś agregat szeroki, no to właśnie tu już musi być ta elastyczność. No, spornik już jest też inny, spornik tej listwy wychylnej, ta listwa wychylna też już jest inna, taka bardziej masywniejsza. To jest do hydrauliki wewnętrznej, tak jak podnośnik, a ta do kipra tak zwanej. No a tu jeszcze jest przy tym dźwignia do przestawiania podnośnika z pozycji z pracy mieszanej, pozycyjnej albo siłowej. Tak. Trzy pozycje tutaj są. I w podnośniku tam jeszcze pod spodem, pod siedzeniem w 40 było do szybkość reakcji tego. Tutaj. Tak, szybkość ale reakcji tu już nie tej ma. Automatyki, no. Ale w 50 już tego nie było. No, tu jest filtr magnesowy. To mamy nagrany film, tam nawet jak sobie zajrzycie na poradnik warsztatowy, tam jest jeden z filmów właśnie pokazany, jak, że to można wykręcić i wyczyścić ten filterek. Skrętny i co? Na to trzeba uwagę zwracać. Puk czy talerzówka, to jest bardzo ciężko. Na ogół każdy jak jedzie, to ta talerzówka normalnie podskakuje. I tutaj wiadomo, że to pracuje, tutaj jest dźwignia od ten i pękają. No, rzadko kiedy, że od kamienia aż podskoczy puk, też się to może zdarzyć. No, niestety, no, tych wałków skrętnych to już Paweł już nie jeden już wymieniał, no, bardzo często i nagminnie to pękają. Raz, a jeszcze po drugie później nie uszczelnienia nie ma. No, tu się po prostu leje cały czas. No. Tu jeszcze te lusterka są, bo niektóre to mają właśnie, że te krótkie tylko tutaj założone, ale to jest bardzo pomocne, dlatego że nieraz fura słomy jest, przyczepa, mocarnie się ciągnie czy coś, to się rozszerzy i jeszcze ten i jest bardzo dobra widoczność już tutaj. No wiadomo, też sobie nie można za bardzo pozwolić, bo to lusterko może sprzeciwka jadąc samochód może urwać to lusterko. No w miarę, żeby się w tym obrysie się w miarę utrzymało. No.